Cześć, witam Was wszystkich. Jesteśmy już w warsztacie po targach Drema Silesia 2019. Ja zaraz zabieram się za rozpakowywanie tego wszystkiego i robienie porządku, a Was zapraszam na krótkie podsumowanie tego wszystkiego, co się tam działo. Po ostatnim filmie z zapowiedzi było spore zainteresowanie. Ja przesłałem Wam jeszcze więcej zaproszeń, a okazało się, że na targach była jeszcze większa frekwencja, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Pierwszego dnia myśleliśmy, że będzie spokojnie, że mało się będzie działo i takie wielkie boom dopiero będzie w sobotę. Okazało się, że przez pierwsze 2 godziny faktycznie było spokojnie. Ja sobie na chillaucie chodziłem, sprawdzałem, co się dzieje dookoła, ustawiałem sobie maszyny, jakieś przystawki montowałem i nagle przyszła pierwsza osoba, druga, trzecia, kolejna i tak, słuchajcie, do końca dnia. Super sprawa, naprawdę. Ja pierwszego dnia oczywiście straciłem głos. Drugiego dnia w sobotę od rana do wieczora urwanie głowy, pokazy maszyn, termelt, praca z żywicą, rozmowy. Rewelacja, naprawdę, bardzo szybko minęło, nawet nie miałem kiedy zjeść, nie miałem czasu, żeby się napić wody. Trzeci dzień, myśleliśmy, że będzie już spokojniej, że się nic nie będzie działo, tak jak pierwszego, i się, słuchajcie, przeliczyliśmy, myśleliśmy, że będziemy wcześniej wracać do domu. Okazało się, że tak naprawdę zamykaliśmy targi. Większość już się pakowała z wystawców, a my jeszcze z ostatnią osobą gdzieś tam rozmawialiśmy i już powoli, dopiero zaczęliśmy gdzieś pakowanie, więc dosyć późno też wyjechaliśmy z Sosnowca do Lublina i cały, że tak powiem, całą trasę na kawie przyjechaliśmy i ja nieprzytomny do łóżka. Także słuchajcie, wyjazd generalnie rewelacja. Bardzo jest mi miło, że przyszliście. Poznałem kolejnych wspaniałych ludzi, którzy mają swoje historie z drewnem takie, że po prostu, no, mistrzostwo świata w ogóle. Pasjonaci przeogromni. Pokazywaliście mi różne Wasze rzeczy, które robicie. No, miodzio, naprawdę, słuchajcie. Super, ja się strasznie cieszę. Poznałem nowych ludzi, poznałem nowe osoby, poznałem nowe historie i również odwiedziły mnie osoby, które już wcześniej znałem. Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Strasznie się cieszę z takich wyjazdów, bo właśnie mogę się spotkać z Wami na żywo i porozmawiać. To jest zupełnie coś innego. Ja strasznie to lubię. Mam nadzieję, że będzie więcej okazji takich, właśnie takich do spotkań, gdzie będziemy mogli stanąć, porozmawiać w cztery oczy i poopowiadać sobie różne anegdoty i historie. Wiem, że z paroma osobami, które chciały się ze mną spotkać i porozmawiać, nie udało nam się, bo było tak dużo osób i właśnie były na przykład prowadzone jakieś pokazy i no nie dało się po prostu też dopchać. Także wszystkich przepraszam i mam nadzieję, że na kolejnych targach czy na jakimkolwiek innym spotkaniu będzie okazja po prostu, żeby spokojniej troszkę też porozmawiać. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Było naprawdę mi bardzo miło. Odnośnie samego filmu, który przygotowaliśmy, nie jesteśmy do końca, że tak powiem, przygotowani do tego i też nie wszystko umiemy, dopiero się uczymy. Ja ze względu na tak duże zainteresowanie i tak dużo osób, które mnie odwiedziło, nie miałem czasu osobiście wszystkiego nagrywać i pomagała mi moja żona. Tak jak mówię, wymaga to trochę innej specyfiki nagrywania, bo tutaj w warsztacie wszystko stoi, że tak powiem, w jednym miejscu. Kadr jest jeden ustawiony na statywie, kamera i inaczej to zupełnie wygląda na targach. Tego się uczymy. Mam nadzieję, że te filmy będą coraz lepsze. Wymaga to nowych inwestycji niestety. Nowy sprzęt też musi być do tego, więc powoli będziemy nabierali tej praktyki, bo coraz więcej jest właśnie takich wyjazdów w plenery, gdzie jednak wszystko się kręci z ręki, a nie na statywie. I tak jak mówię, powoli się będziemy tego uczyli, także mam nadzieję, że te filmy będą z wyjazdów coraz lepsze i
będzie coraz, że tak powiem, lepsza jakość tego filmu. Słuchajcie, ja już więcej nie gadam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że przyszliście, że miałem przyjemność z Wami się znowu spotkać. Mam nadzieję, że przed nami kolejne okazje. Drema w Poznaniu będzie chyba najbliższa. Mam już jakieś nowe pomysły, gdzieś mi tam chodzi to wszystko po głowie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i mam nadzieję, że właśnie na tych targach się spotkamy. Słuchajcie, przestaję gadać. Zapraszam Was do obejrzenia filmu z Drema Silesia 2019, który przygotowaliśmy dla Was. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!